Chwała naszemu Panu za tą możliwość, którą nam dał. Kolejną możliwość, wiecie, to jest coś pięknego, że my dzisiaj możemy korzystać z Pana Jezusa Chrystusa, że mamy ten przywilej. Każdy z nas ma ten przywilej, aby przyjść przed Boży tron i należeć do Niego, ale aby móc tak uczynić, trzeba pilnować swojego życia. Trzeba pilnować swoje relacje z Nim, aby być z Nim, naprawdę. Jesteśmy na paskudnym terenie i wróg już, to co zawsze powtarzamy, jesteśmy w stanie, to mnie tak zadziwia, że nie jesteśmy w stanie, na pewno dla wielu ludzi gdzieś ktoś przyjdzie powiedzieć, jaki jest chytry wróg na tej ziemi, jaki jest przebiegły i jak wielu ludzi rozpracował, cielesnych ludzi. A jak mało razy my sami do siebie po prostu jesteśmy w stanie powiedzieć, że ja też bez Jezusa jestem bardzo łatwy do rozpracowania. Wróg nie ma trudności z Tobą, ze mną. Nie ma trudności. On momentalnie jest w stanie rozpracować każdego z nas, myśląc, że jesteśmy sługami Boga, nie wiadomo jakimi. Tylko i kiedy puścisz się Jezusa. I te słowa dzisiaj też tak były analizowane z braćmi, żeśmy mnie też analizowali tak wstępnie, tak wiecie, zastanawiałem się nad tymi słowami. I one faktycznie mają dzisiaj dalej tą samą siłę i te same odzwierciedlenie między nami. Nie nas to widać. Może otwórzmy, żeby przypomnieć sobie te słowa. Co to tam było? Jakuba. Z Jakuba? Dokładnie. Piszą, że słabą syna. To może tam szanę. Ale to podałem tu. List Jakuba. Od 22 wersetu. Dzisiaj analizowaliśmy te słowa też i one mnie naprawdę też, kiedy zacząłem chodzić z tymi słowami, zastanawiać się nad tymi słowami, co one dzisiaj czynią ze mną? Co one dzisiaj czynią z Tobą? Czy te słowa dalej są aktualne w moim życiu? Czy dalej do nich dokładam swoje serce, swoje życie i to wykonuję? Nie mówiąc, ale czyniąc. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, te słowa tak bardzo dotknęły mnie. Ile słyszeliśmy już słowa? Ja, ty. Ile słyszeliśmy słów poruszających mnie, Ciebie do tego, abyśmy szli za Jezusem, żebyśmy nie marnowali swojego czasu, abyśmy nie chodzili swoimi dróżkami, abyśmy nie kombinowali, żebyśmy po prostu chcieli należeć do Niego i to czynili. Ile słyszeliśmy tych słów? Ile razy mogłeś przyjść, ja, Ty, mogliśmy przyjść przed Boże oblicze, mogliśmy przyjść przed te lustro, gdzie Duch Boży dotykał, gdzie Duch Boży dotyka nas i wskazuje. Aby oczyścić, aby żyć. Ile razy? Każdy z nas wie, ile razy Boże Słowo dotykało. Ile razy stawałeś sam, czytając Słowo, czytasz, widzicie, myślisz, że wszystko jest w porządku. Za chwilę staje koło Ciebie brat, który trzyma się Chrystusa i mówi, no ale Ty musisz zrobić porządek ze swoim życiem. Jak ja? Jak ja? Wiecie, tak się zastanawiałem na tym, że w ostatecznych czasach będzie wielu ludzi, którzy będą właśnie tak żyć. Będzie wielu ludzi w kościele, pośród kościoła raczej, tak odpowiednio można to nazwać, pośród kościoła będą rozsiani, będą ci ludzie. Fizycznie będą, będzie człowiek koło ciebie, nieraz może być koło ciebie, chodzi z tobą, może to być twój przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra. Ale jest jedno zagrożenie, że możesz to być człowiek, który już odpadł od Boga żywego, już w sobie ma złe, niewierzące serce. Złe, niewierzące serce. I właśnie te słowa mówią o tym. I też analizowaliśmy to też ostatnie zgromadzenie. Żeby być człowiekiem zbawionym, aby to było żywe w moim, twoim życiu. To musisz być człowiekiem w procesie ciągłych zmian.
Jeżeli tego nie ma w moim twoim życiu, to okazuje się, że już stoisz. Możesz analizować, Słowo Boże będziesz otwierał, naprawdę będzie otwierał taki człowiek Słowo Boże, będzie mówił to, swoje usprawiedliwienie na to, a życie się nic nie zmieniło. Ile kiedy możesz popatrzeć, ja i ty możemy popatrzeć na swoje życie, od ostatniego poruszenia, ile się zmieniło. Tak jak wczoraj się mogłem odnosić też do tego, tak może dzisiaj tego się odniosę. Ile się zmieniło od obozu, ile się zmieniło od tego, kiedy Bóg dotykał naszych serc, ile się zmieniło. Czy widzisz w sobie oczywiste zmiany, fizyczne zmiany, nie jakieś domniemane pomysły, nie wiadomo co, ale fizyczne zmiany swojego położenia, że coś się zmieniło, było tak, teraz jest inaczej. Czy gdybyśmy szczerze sobie odpowiedzieli, by okazało się, że wielu z nas zmieniło myślenie, ale życie się nie zmieniło. Bo jeżeli tak będzie w moim twoim życiu, to mogę minąć się z celem, ty możesz się minąć z celem. A minąć się z celem to jest stracenie ostatniej szansy na tej ziemi. Ostatniej szansy. To jest nasza pierwsza i ostatnia szansa na tej ziemi, bracie, siostro. Musimy mieć świadomość, naprawdę to nie ma żartów. Tak jak ostatnio analizowaliśmy, to nie ma żartów. Drobne rzeczy mogą wpłynąć na to, że Bóg odrzuci. Bo wielu ludzi dzisiaj przez te drobne rzeczy robi je po prostu z premedytacją, nawet nie pokutują, nie potrzebują Chrystusa. Nie przychodzą, Panie Jezu, pomóż mi, widzę, że nie umie sobie z tym poradzić, bo inaczej, kiedy człowiek próbuje, ale nie potrafi, chce się nauczyć. To widać, my umiemy, ja to wiele razy mówię i będę zawsze to powtarzał, że my widzimy, kiedy człowiek chce czegoś się nauczyć albo chce coś zrobić, a jak nie chce, to od razu to widzisz po prostu. Będzie się migał, tak, kombinował różne rzeczy, a to nie umie, będzie mówił wszystkie rzeczy, byle tylko tego nie zrobić, ale nie jest zainteresowany tym, aby się nauczyć. I tak samo między nami, ja i ty. Kiedy nie będziemy trzymać się Bożego Słowa, kiedy nasze serce już będzie naprawdę odciągnięte od Pana, a zafarbowane Panem tego świata, będzie się okazywało, że już nie ma tej siły. I wiecie, tak zadawałem sobie te pytania i zastanawiałem się nad tym, ile faktycznie się zmieniło, ile faktycznie dołożyłem starań do tego, aby trwać w Jezusie. Ile ktoś może popatrzeć na mnie i powiedzieć, tak, to jest owoc, widać to, że to poszło dalej. Że nie ma sinusoidki, nie ma jakiegoś czegoś tam, ale jest po prostu chodzenie za Panem Jezusem. Ile widzisz tego w sobie? Ile ja tego w sobie widzę? Ile brat, siostra może o tobie powiedzieć, że tak jest? To jest naprawdę bardzo ważne, bo ostatnie czasy będą właśnie takimi czasami. Wielu ludzi będzie przychodzić i odchodzić. Niektórzy przyjdą i będą siedzieć koło ciebie. Ale ich życie nie będzie się zmieniać. Ich pojęcie, myślenie, mówienie o tematach będzie się zmieniać. Oczywiście, kamuflaż będzie tak jak wszyscy. Ale siły życia nie będzie. Tak jak Pan Jezus. Czy On czytał inne słowa niż faryzeusze czytali wtedy? Czy On czytał inne słowa? Przecież On z Izajasza czytał te same słowa, które były czytane naprawdę tak wiele razy. Przez różne usta były czytane. Ale kiedy On zaczął to czytać, i kiedy on później zaczął żyć tymi słowami, oni byli w szoku. Skąd ma to moc? Myśmy tyle czytali, te same słowa, nikt z nas nie był w stanie tego wykonać. Mówiliśmy, nawet to, co było nowego powiedziane, jeszcze bardziej. Żeśmy unowocześniali, przyjmowaliśmy to, co nam mówiono, ale życie było zaparciem się tego, co tam było napisane. Dlatego, bracie, siostro, musimy dołożyć starań, to jest ważna bitwa. Wiecie, tak ostatnio do mnie to naprawdę dociera, że to jest poważna bitwa, to nie jest zabawa. W moim, twoim życiu to nie jest zabawa. Możesz sobie myśleć dzisiaj, a co tam z tym słowem, ale nie dołóż starań jeszcze trochę i okaże się, że zginiesz. Bóg cię odrzuci. A wiecie, co to jest śmierć naprawdę duchowa, kiedy już żadne Boże Słowo nie będzie w stanie cię poruszyć do tego, żebyś poszedł. I to nie będzie dlatego, że ty się zamknąłeś, tylko Bóg cię zamknie. Przez to, że człowiek trwa w swoim czymś tam. Dlatego musimy dołożyć starań, naprawdę to widzę w swoim życiu, jak trzeba dołożyć starań pośród tej ziemi, gdzie tyle pokus na ciebie staje. Jeżeli staniesz do jakiejkolwiek bitewki, nawet najmniejszej, bez Jezusa Chrystusa rozbijesz się. Ja się rozbiję, nie dam rady, po prostu nie dam rady, nie ma szans. A kiedy będę Jego prosił o to, Panie Jezu, przeprowadź mnie, pomóż mi w tym. To wtedy okaże się, zaczniesz dostrzegać w swoim życiu, wiecie, to jest coś pięknego, że można na tej ziemi doświadczać tego prowadzenia Pana.
Nie tego, że wołasz, to gdzieś idzie w eter, gdzieś sobie tam. Ale prowadzenia Pana, kiedy zaczynasz dostrzegać w swoim życiu, że to, co On powiedział, zaczyna się wykonywać w Twoim życiu, że faktycznie masz siłę. Wiedziałbyś, co byś zrobił w swoim starym życiu, wiedziałbyś, do czego jesteś zdolny, jakie masz siły. A widzisz, co Pan Jezus z tobą robi. Jeszcze raz zaznaczę tą ważną sprawę, że nie polega to tylko na tym, że będziesz to stosował wobec świata. Że świat będzie mógł zobaczyć to w tobie, twoja rodzina cielesna, twoi znajomi, ktoś tam. To jeszcze nie jest wszystko. Ale czy w kościele brat, siostra będzie mógł się z tego nakarmić? Czy ten owoc będzie dotykany dla brata, dla siostry? Czy ktoś będzie mógł posmakować, że to jest owoc Chrystusa? Że choćby nie wiadomo co, ty nie puścisz się jego. Mogą być fajne znajomości, możesz mieć kogoś, kto wydaje się jest twoją bliską osobą. Nie zgodzisz się, jeżeli to jest odciągnięcie w tym momencie od Jezusa Chrystusa, nie zgodzisz się na to. Nie będziesz stronniczy, nie będziesz patrzył na ciało. Dlatego Boże Słowo woła do mnie, do ciebie, obudź się, bo może to być ostatni czas. Może to być ostatni czas. I co zrobisz, kiedy ten czas się skończy, twój czas się skończy? Co zrobisz wtedy? Co ja zrobię? Będziesz mógł już wtedy płakać. Ezaw, znamy to, możemy przeczytać. Co Ezaw robił? Nie ma znaczenia. Można powiedzieć, no halo, przecież widać, żałował, no przecież, no Boże, jak tego mogłeś nie zobaczyć, no przecież żałował, chciał to odzyskać z powrotem, zrobił głupotę. A my nieraz sobie myślimy, że możemy wejść w głupotę i później wrócić i tak łatwo to wróci z powrotem. Nigdy nie możemy mieć takiej pewności, ja i ty, nie możemy mieć takiej pewności do końca. Dlatego potrzebujemy naprawdę być przed Bożym obliczem w ten cudowny sposób. Cudowny sposób, a żeby być w taki cudowny sposób, trzeba trwać w Jezusie. Trzeba przychodzić do tego lustra i patrzeć na swoje życie takim, jakim jest. Nie upiększać to w piórka swojej sprawiedliwości. No przecież już nie używam wulgaryzmów, przecież nikogo nie wyzywam, nie zabiłem nikogo, nie kradnę, staram się mówić prawdę wszędzie, w czym robię to, mówię prawdę, robię to, robię tak, staram się prawidłowo. Ale jak twoje życie się zmieniło? Jak naśladujesz Jezusa? Bo to nie opiera się tylko na tym. To opiera się na wszystkim. Dlatego naprawdę to nasza ostatnia szansa. Pierwsza i ostatnia szansa. Dajmy sobie z tego sprawę. Dzisiaj możemy mówić, fajnie się słucha, możesz sobie pomyśleć w taki sposób, no jeszcze minie 2 lata, ale będziemy słuchać Bożego Słowa. Skąd masz taką pewność? Skąd masz taką pewność? Dzisiaj możesz wracać. Może etap się zakończy. A możesz też nie. Od Boga to zależy. Dlatego potrzebujemy prawidłowego stania przed Panem naszym Jezusem Chrystusem. On brzydzi się obłudą. Naprawdę brzydzi się obłudą. On wskazywał dla uczniów, co to jest ta obłuda. A wiecie, te zachowanie, które jest tutaj opisane przez Jakuba, to jest obłuda. Człowiek przychodzi, mówi, no jest na zgromadzeniu, ale co robisz tym słowem? Co zrobiłeś? Nawet dzisiaj padły takie słowa, wiecie, kiedy rozmawialiśmy fizycznie, chyba należałoby podejść do tego, w jaki sposób każdy z nas, co zrobiliśmy z tym słowem, które wypowiadałeś, słuchałeś, co zrobiłeś? Czy coś zrobiłeś w ogóle z tym słowem? Czy przeszłeś koło tego, tak jak koło milionów słów, które padają na zgromadzenia? Co zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Czy staram się o to, żeby zamknąć swoje usta, kiedy już pcha mnie w ruch do tego, żeby coś powiedzieć? I wtedy wołać do Pana Jezusa, Panie Jezu, pomóż mi. Pomóż mi, żeby tak nie było. Żeby mogło być widoczne we mnie, w Tobie to, że staram się o to, żeby być z braćmi, siostrami, być, spotykać się, wykorzystywać czas. Że mógłbyś wykorzystać swój czas na różne rzeczy, ale Ty zaprzesz się samego siebie. I pójdziesz za Panem. Wiecie, tak do mnie dzisiaj dotarło, że jak łatwo jest dzisiaj zaprzeć się Pana Jezusa, a nie zaprzeć się siebie. Jak łatwo jest zaprzeć się Jezusa. Wiecie, Jezusa Chrystusa, to co śpiewaliśmy. On wziął nasze winy, nasze, nie swoje, nasze winy. Jak łatwo nieraz człowiek zapiera się Go, a nie chce się zaprzeć siebie, grzesznika, siebie samego, gdzie człowiek tyle narozrabiał, tyle zrobił różnych paskudnych rzeczy, nie jest w stanie zaprzeć się takiego siebie. A jest w stanie zaprzeć się Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest smutne naprawdę i ja proszę Pana Jezusa, żebym pomógł w tym. Pomógł mi w tym, żebym nie był udziałowcem czegoś takiego. Bo nie chcę Go zasmucić, bo to jest moja ostatnia szansa. Pierwsza i ostatnia szansa.
Wiecie, w Słowie Bożym czytamy nieraz o takich normalnie błahych rzeczach i widzimy, ludzie odpadali, po prostu odpadali. Tylko to była kwestia czasu. Jeszcze raz bym mógł powrócić do tego przykładu z Ezawem. No wydawałoby się, no co to? No przecież przyszedł w pokucie przed Boże oblicze. Bóg znał jego serce. I już koniec. Dlatego co robisz? Co robisz? Powiedz sobie przed Panem szczerze, bo to jest ostatnia twoja szansa. Ostatnia twoja szansa, bracie, siostro. Co robimy? Fizycznie co robimy? Jak starasz się o tą relację z Panem? Jak starasz się o to, żeby był pokój? Jak starasz się o to, aby swoim zachowaniem czasem nie wzbudzać w kimś negatywnych emocji, bo żyjesz bezbożnie, bo żyjesz ciągle w tym samym stanie, ciągle masz życie nieuporządkowane, ciągle jest to samo. A nasze życie, wiecie, to jest jedno, co jest podstawowe. Nasze życie, moje, twoje życie musi się porządkować. Od chwili poznania Pana Jezusa do końca twoich dni ma się porządkować coraz bardziej. I porządek Jezusa ma być widoczny w moim, twoim życiu. Porządek Jego, Jezusa Chrystusa. A kiedy tego nie widać, to albo zrobisz z tym porządek, albo czeka ci śmierć. Wcześniej czy później? Wcześniej czy później? Dlatego to jest bitwa. Do tej bitwy potrzebni są prawdziwi bohaterowie, którzy zaparli się siebie. Nie Jezusa, ale zaparli się siebie. I będą chcieli Go naśladować. Naprawdę nieraz nie będzie łatwo. Byś wiedział, jakbyś chciał po prostu powiedzieć czasem dla człowieka, który uważa się za tak wspaniale sprawiedliwego, powiedzieć: ale patrz, co tutaj zrobiłeś, co tu zrobiłeś, co tu. Mógłbyś wyrzucić jakieś można powiedzieć, strzały, które byś były prawdziwymi strzałami z jego życia. Ewidentne rzeczy. A nie wyciągniesz tego. Będziesz się modlił. Żeby ten człowiek sam mógł przyjść do Pana, poszukać Jego i zobaczyć swoje postępowanie. A jeżeli to dalej będzie trwał w uporze, to Boże Słowo też mówi nam, co trzeba czynić. Wiecie, tak będąc tutaj, śpiewając te pieśni, każdy z nas słyszy, jak pięknie to jest, kiedy my możemy wszyscy wspólnie śpiewać dla Pana. To jest coś pięknego, po prostu to jest coś pięknego dla mnie, dla Ciebie, śpiewać dla Pana. To jest coś wspaniałego, nigdy się może już to nie powtórzyć, kiedy będziemy mogli wszyscy wspólnie zaśpiewać Panu. Może się to już nigdy nie powtórzyć. Wiecie, tak sobie zadałem pytanie, czy ja śpiewam to z czystego serca? Możesz Ty odpowiedzieć z czystego serca. No ja też odśpiewam z czystego serca. Starałem się, zrzuciłem to w te wszystkie moje myśli światowe i teraz chcę uwielbić Boga. Ale pytanie idzie dalej. Czy Ty cały tydzień, cały dzień chodziłeś z myślami Pana? Czy dałeś się już omotać tym myślą i musiałeś przed zgromadzeniem zrzucić z siebie zbroję światową, przybrać płaszcz chrześcijański i przyjść, no teraz z czystego serca będę uwielbiał Pana. Czy miałeś w sercu budowanie brata, siostry? Czy miałeś w sercu troszczenie się o swoją relację z Panem? Bo jeżeli nie masz relacji z Panem, a przychodzisz przed Jego oblicze. W Starym Testamencie jest napisane, że wielu z takich ludzi, którzy lekkomyślnie podchodzą, będzie wytępiony. To nie chodzi, żeby straszyć, ale chodzi o to, abyśmy przyszli do Pana, to nasza ostatnia szansa. Zobacz to, bracie, siostry, to nasza ostatnia szansa, tu jest na tej ziemi, ostatnia szansa. Następna już się nie powtórzy. To jest ostatnia szansa na to, abyśmy wykorzystali swój czas. Ostatnia szansa. I wiecie, kiedy widziałem ten obraz, mówię, Panie, pomóż mi właśnie, żebym to był prawdziwy obraz, kiedy śpiewam, żebym prawdziwie śpiewał Tobie. Żebym brał udział jako ta czynna cząstka, nie jakaś tam cząsteczka dolatująca, wyskakująca, będąca, niedostępna, jakaś tam, ale jako cząstka Twoja. A wiemy, co to znaczy cząstka Jezusa Chrystusa, to jest widoczne w Twoim, moim życiu, to jest widoczne. Wiecie, ja też tak czytałem List do Hebrajczyków. Ten List Hebrajczyków jest przepełniony po prostu naszym spojrzeniem na Jezusa. W jaki sposób dzisiaj patrzymy na Jezusa, ja, Ty, w jaki sposób patrzymy na naszego Pana? W jaki sposób? On zapłacił tak wielką cenę za mnie, za Ciebie,
abyśmy właśnie dla Niego żyli. Nadał nowe przykazania, dał naprawdę coś nowego, wspaniałego. Wielu z nas może powiedzieć, jak cudowne to było dzieło, jak jest cudowne dzieło, które On dokonał na krzyżu Golgoty. Jak wspaniałe to było dzieło. Wielu z nas może powiedzieć, zachwycać się tym, w jaki sposób. Ale same słowa, same przemyślenia nic nie da. Nic. Po prostu nic nie da. Jeżeli nie przyłożysz do tego swojego życia. Naprawdę. Naprawdę, jeżeli nie przyłożymy do tego swojego życia, nie ma szans. Nie ma szans. Wielu ludzi w pewnym momencie, to jest tylko kwestia czasu. Drugi jest tak sprytny, że to jest tylko kwestia czasu. Jednego rozpracuje w 5, drugiego w 10. Jeżeli tylko puści się Jezusa. Ale wiecie, jeżeli trzyma się Jezusa, to chwała Bogu, że już jest zwycięstwo. Tego dnia i naprawdę zdawajmy sobie sprawę z tego, że to jest nasza ostatnia szansa. Dzisiaj masz wybór, przed Tobą stoi, jutro stanie przed Tobą wybór. Każdego dnia będzie stało przed Tobą wybór, czy chcesz naśladować Jezusa, czy chcesz tylko mówić o Nim, a swoim życiem zapierać się. Czy chcesz zacząć zapierać się samego siebie, a naśladować Jezusa? Czy znów po raz kolejny będziesz zapierał się Jezusa, a nie zapierał się siebie? Przeto bracia święci, to jest trzeci rozdział, pierwszy werset. Współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa. Że On nie po to przychodził na tą ziemię, wygrał taki potężny ból, abyśmy sobie jakoś tam żyli. Wiecie, to jest piękne, kiedy możemy być wspólne. Wspólnie razem, to jest coś pięknego, jest to. Nikt z nas nie może powiedzieć, że to jest coś męczącego, czy coś w tym rodzaju. To jest piękne, kiedy możemy być razem, kiedy możemy wspólnie rozmawiać, być, spędzać czas po prostu na tej ziemi, kiedy z Bożej łaski możemy taki czas mieć. Ale wiecie, jeżeli swojego życia do tego nie przyłożymy, cała wieczność czeka nas w społeczności, ale z kimś innym. Cała wieczność. A jeżeli przyłożysz tego serca na tej ziemi, przełożył tego swoje życie. Czeka Ci wieczność. Z braćmi, siostrami. Gdzie będziesz chwalił Pana całą wieczność. Czy jesteś na to gotowy? Czy ja jestem na to gotowy? Czy jesteś gotowa? Na to, aby całą wieczność chwalić Pana. Czy jest to dla Ciebie coś interesującego? Czy dzisiaj po zaśpiewaniu pięciu, kilku pieśni, czy iluś tam, już czujesz zmęczenie, że warto, fajnie by było coś tam? Czy kiedy słuchasz Bożego Słowa, słuchasz słów Jezusa, już dopada znudzenie. Dlatego naprawdę tak bardzo mnie to poruszyło. Jak dzisiaj przychodzimy przed Boże oblicze. To jest bardzo ważne. Możesz to słyszeć jeszcze 60 razy, możesz to usłyszeć już ostatni raz dziś. Dlatego zdaję sobie z tego sprawę. Wiecie, tak jak ostatnio Wam mówiłem tutaj o tym człowieku, w ogóle z nim rozmawiać, że nawet gdyby on miał pojęcie, wiecie, gdyby on miał pojęcie, że za 2 miesiące od tej rozmowy on już będzie leżał w trumnie, ja myślę, że naprawdę inaczej by przeprowadził ze mną tą rozmowę. Jestem pewien tego. Naprawdę jestem pewien tego, gdyby on miał świadomość, że za 2 miesiące kończy się jego życie. I następne, co się stanie, to będzie to, kiedy stanie przed Bożym tronem. Gdy będzie zmartwychwstanie. Kiedy każdy stanie przed Pan Jezus przyjdzie tu, aby sądzić, kiedy rozsądzi. To wiecie, ja myślę, że naprawdę on inaczej by rozmawiał. Na pewno by inaczej ze mną rozmawiał. Gdy on tylko wiedział. Wiecie, nieraz i nam by się przydała taka wiedza. Może byśmy się zmobilizowali, ale Bóg chce w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Panu naszym, aby ja i Ty trwał przed Bożym obliczem właśnie w takim stanie, że nigdy nie wiesz, co jutro będzie, co będzie za chwilę. Nie wiesz, ja nie wiem. Czy stoisz w takim stanie? Czy stoimy w takim stanie?
Że kiedy faktycznie widzisz, że twoje życie jest nieuporządkowane, albo gdzieś diabłu się udało zabrudzić cię, chociaż w małym stopniu w czymkolwiek, w rozmowie z czymś, to ty po prostu masz świadomość, że nie chcesz położyć się spać z takim czymś. Bo jak położysz się, jak to zostawisz, następny dzień okaże się, że może być za późno. Że albo ty odejdziesz, albo ta osoba, z którą rozmawiałeś. Albo też twoje życie będzie dalej nieuporządkowane. I nie myślmy sobie, że Bóg w tym momencie podejdzie do tego w taki sposób, jak nieraz my myślimy, że ludzie podchodzą, że jakoś to będzie. Na tym egzaminie nie będzie drugiego terminu. Nie będzie drugiego terminu na tym egzaminie, dlatego musimy mieć świadomość tego, że to jest nasza ostatnia szansa. Ostatnia szansa tu na tej ziemi, pierwsza i ostatnia. Jutro masz możliwość, dziś masz możliwość, aby okazać Bogu miłość. Naprawdę. A w jaki sposób ją okazać, my doskonale wiemy. Każdy z nas, wiecie, to jest coś niesamowitego, bo każdy z nas, gdybyśmy teraz zaczęli rozmawiać, byśmy narysowali sobie taką tabelkę, byśmy wymienili, co każdy z nas, można powiedzieć, rozumie pod tym pojęciem okazać Bogu miłość. To każdy z nas, wiecie, naprawdę, bracia, siostry, byśmy każdy z nas po kolei bardzo dobre rzeczy wymienili. Bardzo dobre. I każda by miała swoją wartość. Ale ile z tych rzeczy chcemy zapisać w duchowy sposób, że faktycznie wykonaliśmy je, okazaliśmy to brat, tą siostrze. Czy okazaliśmy to brat? Bo nie ze swoim mówieniem staniemy przed Bogiem, ale staniemy z tym, co uczyniliśmy. I masz dzisiaj możliwość, ja mam możliwość czynienia tego. Starasz się. A być użyteczny. W Kościele Jezusa Chrystusa. Dlatego niech Bóg nam pomoże. Nie chodzi tutaj, żeby kogoś straszyć, bo to jest nasza ostatnia szansa. Chodzi o to, abyśmy mieli świadomość. Abyśmy mieli świadomość na tej ziemi. Nie wiesz. Na siłę też. Musimy, też to jest jedna prawda. Na siłę też nikogo nie zbawimy. Na siłę, jak człowiek się uprze, to już koniec. Nie ma szans. To już będzie szedł w swoim. Nieraz będziemy też patrzeć na takie przypadki, że koło nas ktoś będzie odchodził. Ewidentnie będzie już zacznie słuchać wroga i zacznie iść za nim. Jedynie to modlitwa. Jak on już się zacznie, dostanie na ciebie nastawienie i już nie będzie chciał cię słuchać. Koniec, ty już twoje usta nic nie będą w stanie zdziałać. Jedynie Boże działanie. Dlatego niech Pan Jezus nam pomoże w tym, abyśmy trzeźwo podchodzili do tego, co On uczynił w tym ziemi. A że sam przeszedł przez cierpienia, to jest wyżej werset też jeszcze z drugiego rozdziału, 18 werset, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Powiedzcie, w jaki sposób możemy mieć usprawiedliwienie dla swojego życia wbrew Jego Słowu? W jaki sposób? Przecież tu mamy odpowiedź już nawet tu, ale jest wiele tych odpowiedzi. Że skoro sam przeszedł przez te próby, przez te wszelkie doświadczenia, on może tobie dopomóc, mi. On nie jest z kimś tam jakimś filozofem, co mówi, jak nieraz nam się to zdarza, że mówimy po prostu, jakbyśmy przechodzili już wspaniale, jak zwycięsko przez te doświadczenia, okazuje się najbliższe, przychodzi jakieś doświadczenie, zapieramy się swoich słów. On nie jest taki. On przeszedł, zwyciężył do końca. I chce dzisiaj mi tobie pomóc. Chce i on to uczyni. Ale musisz przyjść. Musisz przyjść, ja muszę przyjść. Wybrać dobro. Wybrać dobro w swoim życiu. Dlatego niech Bóg nam pomoże przez swego Syna Jezusa Chrystusa w tym dziele, żebyśmy nie zmarnowali. To jest nasza ostatnia szansa. Możemy tutaj śpiewać na tej ziemi i oddawać Bogu chwałę, ciesząc się. Naprawdę za to, że On nas łączył w jedno. Ale możesz też być, słuchać. Nieraz możesz być podatny na jakieś tam uniesienie emocjonalne, ale to tylko będzie uniesienie emocjonalne. Ono będzie tylko na jakąś chwilę, na coś tam. Ale to nie będzie pociągnięcie ku Bogu. Dlatego chwała Bogu, ja się cieszę, wiecie, że Bóg dał nam swego Syna Jezusa Chrystusa. Cieszę się, bo gdyby nie On, ja bym nie miał wzorca. Nie wiedziałbym, w jaki sposób to ma wyglądać. Każdy z nas by miał swoją filozofię, a tak jest wzorzec. Wiecie, ja dziękuję Bogu za ten wzorzec. Że ani mój pogląd nie jest dobry, ani Twój. Żaden z naszych poglądów nie jest dobry, ale jedyne co, to jest wzorzec Jezusa Chrystusa. Czy ten wzorzec, chociaż
trochę zaczyna pasować do Twojego życia. A może inaczej, czy Twoje życie zaczyna pasować do tego wzorca? Czy zaczyna już wyglądać? Czy z tego materiału zaczyna już być dostrzegany jakiś zarys? Zarys wzorca Jezusa Chrystusa. Znamy to, wiecie, żeby uczynić coś na tej ziemi uczynić, wytworzyć, to najpierw musi być obróbka zgrubna. Nie da się wykańczać materiału przed tym, zanim nie zaczniesz tej pierwszej obróbki, zdzierania tej na początkowej warstwy. Dlatego nie myślimy sobie, że kiedy nasze życie jest poplątane w podstawowych kwestiach, to nie myślimy sobie, że Bóg przejdzie dalej, gdzie szlifował powierzchnię już wykonawcze, kiedy główne rzeczy są po prostu pobaźgrane. No nie ma tam prawości Chrystusa. No nie ma szans po prostu, że Bóg się weźmie za coś już wykańczającego. Kiedy podstawowe rzeczy kuleją. Kiedy nie ma miłości do braci, do sióstr, nie ma kładzenia za nich życie. Kiedy nie ma po prostu chodzenia za Panem. Kiedy bardziej jest bieganie za rzeczami tego świata, niż za tym, żeby w Bożym dziele coś dokonać. Kiedy mój i Twój umysł jest zafrapowany rzeczami tego świata, a nie zafrapowany Jezusem Chrystusem każdego dnia, to nie myśl sobie, że Bóg będzie wykańczał coś tam w Twoim życiu, już wykańczał, polerował, cudownie doszlifowywał te wszystkie krawędzie. No nie ma szans, kiedy On nie zrobi porządku z tym, On nie przejdzie dalej. Ty możesz sobie myśleć, no tak, jak w moim życiu to już Bóg przeszedł dalej, ale Bóg będzie czekał, aż w końcu przyjdziesz do Niego i wiesz, prosił, Boże, uporządkuj to w moim życiu, uporządkuj, ja chcę to uporządkować. I kiedy Ty mi to wskazujesz, daj mi siły do tego, żebym z tym skończył, żebym zaczął robić według Twojego słowa. Żeby Ewangelia była widoczna w moim życiu. Dlatego niech Bóg nam pomoże. To jest ostatnia nasza szansa. Wykorzystajmy ją, bracia, siostry. Wykorzystajmy ją ku chwale Boga. Nie jesteśmy sami. Przyszedł Jezus, zapłacił za mnie i za Ciebie cenę po to, abyśmy wygrali. Byśmy nie przegrali na tej ziemi. Choćby Twoje ciało własne chciało pociągnąć Cię w złym kierunku, to On jest silniejszy. On ma moc. Ale nigdy nie myślmy, że będziemy trwać w jakimś grzechu, że On pójdzie z nami. Nie ma szans. On pójdzie z nami wszędzie tam, gdzie będziemy chcieć wolności. I gdzie będziemy trwać w tej wolności. Dlatego niech Bogu będą chwałę. Bogu będzie chwała za Jezusa Chrystusa, za to, co On nam dał. Amen.